pod Wigleminie specyficznym był i basta. Czytał wyborczą, każdy tu zachodził głowę i do lamusa chodził jak lemingów kasta. Ale poglądy to miał strasznie prawicowe. W wyborczej łowił on absurdy debilizmy. Polewizował z tym organem Żydów z buszu. Każdy normalny to by dawno dostał schizmy, a Ludwikowi to dodało animuszu. No i w lamusie on przedstawił swoje zdanie, choć dyskutować z lemingami sensu nie ma. Każdy lewactwo no to zjada na śniadanie, lecz Ludwik o tym to nie wiedział, to nie ściema. Raz Ludwik wpala do lamusa na dzień dobry, mówi, że mamy wreszcie dobrego ministra, co się nazywa Macierewicz, brodacz z Kobry. To zadziałało na lemingów jakby wystrzał. On czytał zdrowy gaz wybuchowy i prawicowy pogląd miał. Lecz trochę gazu pewnego razu szybko ci z głowy zrobi miał. Hej! Jeden z muflonów to zakrztusił się swym piwem. Był to klasyczny lamus w długim, dziwnym płaszczu. Mówi Ludwiku, ty nie żartuj z nieszczęśliwych. Od października to się strząs, jakbyś go zaszczuł. To dobry dowcip, mój Ludwiku, ale proszę. To nie na miejscu, to cię spać nie mogę w nocy. A na to Ludwik chamstwo walnął mu rykoszet. Toć Macierewicz to jest człowiek wielkiej mocy. Ty se poczytaj w Wikipedii, kim jest Toni. Toni to człowiek z krystalicznym życiorysem. Na to ten lemming widzę łzy z rozpaczy roni. Boże, jedyny tyś Ludwiku jest zapisem. Miałem cię zawsze za człowieka od kultury. Wysoko cenię twą fachowość architekta. Lecz co ja słyszę, czy to sen jakiś ponury? Toż Macierewicz i Kaczyński, toż to sekta. On czytał zdrowy gaz wybuchowy i prawicowy pogląd miał. Lecz trochę gazu pewnego razu szybko ci z głowy zrobi miał. Rap, pak, pak. Ty chyba jesteś, mój Ludwiku, opętany. Boże, jedyny co ja słyszę za herezję. I zaczął piszczeć, skamleć, zdychać on skubany. Boże, jedyny ja obiadu dzisiaj nie zjem. I z nerwów lamów zaczął skubać bokobrody. Potem Ludwika chcieli złapać oni w kleszcze i egzorcyzmy chcieli poddać dla ochłody. Lecz Ludwik wyszedł, choć rozmawiać chciał on jeszcze. Lamus po wyjściu był kompletnie załamany. Wyciągnął sztylet, żeby zrobić se sepuku, ale zapomniał ze sztyleta brak skubany. To się popłakał i się skarżył na Facebooku. Załamanego bardziej człowieka nie widziałem. Oczy miał wielkie, a w nich strach był wampiryczny. Jakby mu Yeti nagle przyfasolił w pałę. Po nocy z trupem, bracie, strach masz identyczny. Ej! On czytał zdrowy gaz wybuchowy i prawicowy pogląd miał. Lecz trochę gazu pewnego razu szybko ci z głowy zrobi miał, miał, miał. A Ludwik wrócił, bo był w samych ongalotach. No bo na zewnątrz minus 10 i wiatr piździ. On ubrał tylko krótki rękaw, ten nie moda. Bo mu w wyborczej napisali specjaliści. Bo mu w wyborczej napisali specjaliści. On czytał zdrowy gaz wybuchowy i prawicowy pogląd miał. Lecz trochę gazu pewnego razu szybko ci z głodu zrobi miał.